Pewien młodzieniec wyruszył w daleki świat na poszukiwanie tajemnicy szczęścia. Po bardzo długiej wędrówce, przemierzywszy bardzo wiele krajów, dotarł w końcu do przedziwnego, niezwykłego miasta położonego wysoko w górach, gdzie podobno był mędrzec, który znał tajemnicę szczęścia. Szybko przez miasto przeszedł, wszedł do pałacu, w którym mieszkał mędrzec, znalazł go, wszedł do niego, do jego pokoju i zapytał: mistrzu, podobno znasz tajemnicę szczęścia, podobno można ją u ciebie znaleźć, czy mógłbyś mi pomóc? Mistrz spojrzał na młodzieńca z czułością i powiedział: tak, to bardzo proste. Chciałbym, żebyś przez najbliższe 2 godziny obszedł całe to miasto, w którym mieszkam. Podziwiaj, oglądaj, zobacz wszystko, co tutaj jest. Jedyne, o co cię proszę, to weź ze sobą tę małą łyżeczkę, na której są 2 krople oliwy. Chodź przez cały czas i staraj się nie upuścić ani jednej kropli. Przynieś je z powrotem. Młodzieniec tak zrobił. Wrócił po wyznaczonym czasie do mędrca i mędrzec zapytał go: co widziałeś po drodze? Czy widziałeś te niezwykłe domy, niezwykłe ogrody, niezwykłych ludzi, niezwykłe zdolności, jakie mają? Młodzieniec powiedział: no niestety nic nie widziałem, dlatego że cały czas byłem skoncentrowany na tych 2 kroplach i udało mi się, doniosłem je szczęśliwie, nie rozlałem. Wtedy mędrzec powiedział: to spróbuj jeszcze raz. Idź znowu na 2 godziny i tym razem oglądaj wszystkie te niezwykłe rzeczy. Oglądaj domy, ludzi, ich zdolności, podziwiaj to miasto. Weź ze sobą ponownie łyżeczkę z 2 kroplami oliwy i postaraj się ich nie rozlać. Po wyznaczonym czasie młodzieniec wrócił. Starzec go zapytał: czy widziałeś niezwykłości tego miasta? Powiedział bardzo zadowolony: tak, wszystko widziałem. Widziałem niezwykłe rzeczy. To miasto rzeczywiście jest niesamowite. A co z kroplami oliwy? No niestety rozlałem, dlatego że kiedy patrzyłem na te wszystkie cuda, rozlałem całą zawartość łyżeczki. Wtedy starzec miał powiedzieć do młodzieńca: widzisz, tajemnica szczęścia polega na tym, żeby zobaczyć wszystkie te cuda, a jednocześnie nie utracić ani jednej kropli. Tak próbuj, będziesz szczęśliwy. Rzeczywiście szczęście jest w bardzo drobnych rzeczach, w takich rzeczach zwyczajnych, codziennych, w takich 2 kroplach oliwy. Ale to nie znaczy, że nie ma tego szczęścia również w rzeczach nadzwyczajnych, wielkich, do których dążymy przez całe życie, o nich marzymy. Tylko ktoś, kto ma oczy jednocześnie tu i tu, to bardzo trudne, ale tylko ktoś, kto jednocześnie szuka rzeczy wielkich, a nie zapomina o małych, i kto patrzy na małe, a nie zapomina o wielkich, tylko ktoś taki może osiągnąć szczęście. Przypuszczam, że dobranocek zazwyczaj słuchacie wieczorem, może nawet późnym wieczorem, może wtedy, kiedy idziecie spać. Dlatego chciałbym wam po prostu życzyć dobrej nocy. Chciałbym wam życzyć, żebyście mieli najlepszą noc, jaką sobie tylko można wyobrazić. Pełną pokoju, pełną Pana Boga, aby to było coś, co da wam wytchnienie. Tego wam życzę. Dobrej nocy.